Także wiatr do 70 km na godzinę. Do 70 km na godzinę. Ty w ogóle nie umiałabyś głosić, bo ty nie jesteś dyplomatką. Nie umiesz się dostosować. Nie możesz, bo ty myślałeś, że ktoś będzie cały dzień, całą noc. To się wszystko zmienia, tak jak te tramwaje, autobus. Początek rozmów, godzina 18. I dlatego wy się kłócicie. O to ktoś może się czy wykrzyknął, czy jakoś się zdenerwował. No, ludzie mają humory różne, ale to nie znaczy, że on będzie się cały czas tak, a tobie się wydaje, że on będzie cały czas tak zachowywał i ty mając pretensje do całego świata, a jednocześnie chcąc mieć prawa, po prostu wykłócacie się, no. Ale kto się z nim wykłóca? Mohery się wykłócacie, no. Dlatego są zgrzyty. Katolicy dziękują biskupom, bronimy nauczania Kościoła i popieramy księży biskupów. Księży, tak. Petycję przeciwko skandalicznej akcji środowisk homoseksualnych. Homoseksualnych, ja nie wiem, co oni robią, ci homoseksualiści. Jakie mają skandale, nie wiem. Posłów, którzy w Parlamencie Europejskim zagłosowali za rezolucją przeciw Polsce. Pracownik na swoim, spółki pracownicze, jak działają na świecie, a nie jak wiem, w Polsce, jakie tam są skandale, nadzieja dla naszej gospodarki, czytam w naszym dzienniku. Niezłomni, bezkompromisowi, jak żołnierze niezłomni uchronili Polaków przed moralnym skarleniem. W naszym dzienniku artykuł księdza profesora Czesława Bartnika. Były to wybrane problemy tym, były z codziennej prasy polskiej. Coś ciekawego. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Coś ciekawego. Serdecznie zaprasza na debatę. Debata będzie. Działalność prowadzonego w latach 2016-18 przez uczelnię Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. W czwartek 29 września o godzinie 16 w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy ulicy Świętego Józefa 23/35 odbędzie się debata pod hasłem Jak promować dobre imię Polski w świecie. Wezmą w niej udział poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Fotyga, była minister spraw zagranicznych. Właśnie. Profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, kierownik Zakładu Systemów Politycznych UMK oraz wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba. Ryba, kierownik witamy Rybę. Kierownik historii systemów politycznych XIX i XX wieku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz wykładowca WSKSiM. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Wstęp wolny, a zgłoszenia do udziału w spotkaniu w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej pod numerem telefonu 56 610 71 34 56 610 71 34. Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach między 8 a 16. Państwo, w najbliższą niedzielę, 18 września, transmitować będziemy uroczystości jubileuszu 50-lecia koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej Blimanowej i diecezjalne obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Przy świętej, na placu przed Bazyliką Matki Boskiej Bolesnej, przewodniczyć będzie jego eminencja ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Początek uroczystości, jak również transmisji na naszej antenie o godzinie 11. Zachęcamy do wspólnej modlitwy. Jaki do świadkowi to wywiad przeprowadzają. Muszą się dostosować, oni to bardzo dokładnie mają opracowane. Robią notatki poza tym, co? Jaki temat? Drodzy słuchacze, audycja Aktualności Dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności Dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa. Zapraszam na sobotnie wydanie Aktualności Dnia. A Jezus powiedział nie. Robak ci zeżre i rdza i
sobie nawet, co jest szczęściem z miłą ostatecznym. A jak wylezie zły i tu pogromadziłeś skarby na ziemi, no to Maryczek będzie grzebał w ziemi. Niech opadnie kłamstwa mgła, powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bo ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z wąsek, bunta wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. Gdzie wszystko cenę ma. Spytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Kto sprzedał pamięć dawnych lat, a po niewierkę wygnał w świat. Jest pan Dariusz Sopków, był ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej. Witam serdecznie, panie ambasadorze, szczęść Boże. Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże, radiosłuchaczom. Panie ambasadorze, jesteśmy świeżo po takim bardzo europejskim tygodniu. Wczoraj szefowie państw i rządów spotkali się w Bratysławie. Tam omawiano głównie trzy punkty. Bezpieczeństwo, nowe porozumienie migracyjne i przyszłość wspólnego rynku. To było niezwykle ważne, perspektywiczne spotkanie szefów państw i rządów. Gdybyśmy mogli pana ambasadora poprosić o taki europejski komentarz i podsumowanie tego minionego tygodnia. Niewątpliwie ten szczyt w Bratysławie, on był pierwszy tego typu od wielu, wielu lat. Dlaczego? Dlatego, że po raz pierwszy po traktacie z Lizbony, czyli 2010 rok, wejście w życie, 2007 zakończenie negocjacji na traktatem z Lizbony, po raz pierwszy zrobiono szczyt europejski w państwie, które ma prezydencję, dlatego że traktat z Lizbony zapisał, że szczyty europejskie będą tylko w Brukseli. Tutaj, żeby dać ukłon w stronę tych polityk narodowych, które stolice europejskie się domagają, a szczególnie kraje Grupy Wyszehradzkiej, zrobiono ten szczyt w Bratysławie. I to jest pierwsza uwaga co do tego szczytu. Druga, bardzo zasadnicza, która prawie w ogóle nie występuje w mediach polskich. Ja już o tym kiedyś w Radiu Maryju mówiłem, ale Maria, a teraz muszę jeszcze to powtórzyć. To był szczyt nieformalny. Mówiąc krótko, te dokumenty i te wszystkie sprawy, o których za chwileczkę będziemy mówić, będę je jak najszybciej starał się przedstawić, one nie mają mocy decyzji politycznej, dlatego że ta zapadnie dopiero w grudniu na szczycie tym właśnie brukselskim, przewidzianym w traktatach. Tam będą wydane konkluzje i te konkluzje będą zobowiązane dla instytucji europejskich i również poprzez to dla rządów państw członkowskich. Dlatego ten szczyt w Bratysławie musimy umiejscowić w pewnej rzeczywistości. To było rozeznanie stanowisk. Tam nie podjęto ostatecznych decyzji, a już na pewno nie podjęto decyzji, które zobowiązują formalnie i prawnie państwa członkowskie. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że powstaje takie przekonanie w niektórych stolicach krajów Grupy Wyszehradzkiej,
że oto Grupa Wyszehradzka wyartykułowała swoje pomysły, one zostały zaakceptowane, wspólnie grupa to przedstawiła i jak gdyby jest sprawa załatwiona, jak to się mówi językiem urzędniczym, odfajkowana, postawiony plusik, idziemy dalej, są inne sprawy. Nie, to nie jest to prawda. To nie wiadomo, czy to ciepło, tutaj czy nastąpiło to... rozeznanie terenu i ono jest, jak już wejdziemy w dokumenty unijne, właśnie te deklaracje, a już szczególnie w te środki konkretne, to nie wygląda to tak optymistycznie, jak w niektórych komentarzach próbuje się to przedstawić. No, przede wszystkim, rzecz zasadnicza, gdy tam jest mowa o diagnozie sytuacji w Europie, to nic się nie mówi zbyt dużej wpływie instytucji europejskich. A to jest przede wszystkim dzisiaj krytykowane, że za dużo rzeczy się robi centralistycznie. I gdy jest w tym pierwszym punkcie diagnozy i celów, które Unia sobie teraz stawia, to właśnie nic się nie mówi o tej idei federalnej. Mówi się tylko o pewnych strachach, które, czyli tak bardziej publicystyczne, to są jakieś określenia, że trzeba więcej jasności w działaniach Unii Europejskiej przedstawić. No ale to jest po prostu, to są jakieś takie ogólniki. Gdy przechodzi się do konkretu na temat emigracji już i zewnętrznych granic Unii, ochrony granic zewnętrznych Unii, to też są tylko deklaracje, że należy oczywiście wrócić do zasad Schengen, do respektowania prawa, no to to wszystko to my już wiemy. Tutaj nie było przełomu w Bratysławie w tej sprawie. I jest jeden punkt, na to tylko chcę zwrócić uwagę bardzo mocno, gdy jest właśnie mowa w tym rozdziale migracje i zewnętrzne granice, że należy skoncentrować się na wprowadzaniu w życie zasad odpowiedzialności i solidarności. To jest taka dość ogólna wskazówka, ale to może oznaczać, że po prostu jednak ciągle ta groźba, że będą relokowani emigranci do krajów członkowskich, ona istnieje, bo w języku dyplomatycznym odpowiedzialność i solidarność, no to znaczy respektujemy podjęte zobowiązania, czy też prawo, na tym polega odpowiedzialność, a solidarność, no musimy dzielić, że tak powiem, ciężary innych również musimy brać na swoje barki. No więc to jest, to wszystko jest, powiedzmy, dość tak niepokojące, jeśli chodzi o to, w jakim formule teraz będzie to wypracowane w grudniu. Mówiąc krótko, między tym szczytem w Bratysławie a grudniowym szczytem jest bardzo dużo czasu na właśnie te szczegóły. I jak porównałem prasę sobie dzisiaj właśnie z Europy Wschodniej z prasą z Europy Zachodniej, to w prasie francuskiej, niemieckiej bardzo wyraźnie się mówi, że to są materiały do dyskusji, że to są, tam bardzo wyraźnie się mówi, że to są tylko przyjęte takie punkty, propozycje. Pani Merkel powiedziała, że to hasło, które rzuciła Grupa Wyszehradzka Solidarności Elastycznej, czyli powiedzmy, no, która bierze pod uwagę inne elementy, nie tylko to, ile wpłynęło emigrantów, ale tylko też, jakie kraj ma zdolności, czy kraj jest bogaty, czy kraj sobie może na to pozwolić, to właśnie pani Merkel powiedziała, że to jest ciekawa propozycja. Zobaczymy, co dalej. W prasie francuskiej to samo. To są propozycje i pan prezydent Hollande na wspólnej konferencji z panią Merkel powiedzieli, że będziemy pracować, przyglądamy się, cieszymy się, że tu wpadło dużo ciekawych pomysłów. Więc musimy zejść w komentarzach dotyczących szczytu z jakiegoś takiego poczucia, wrażenia, że oto wygraliśmy, że Grupa Wyszehradzka przepchnęła swoje pomysły. Nie. Bo tak się nie stało, to się dopiero w grudniu okaże. Natomiast na dzisiaj możemy powiedzieć, że hasło solidarności tej elastycznej, które było promowane właśnie w tej deklaracji Grupy Wyszehradzkiej, nie znalazło się w tych konkluzjach. I to po prostu trzeba wziąć bardzo mocno pod uwagę. Natomiast co się z konkretów, takich bardzo daleko idących konkretów, co się znalazło? To, że należy wprowadzać porozumienie z Turcją i to chyba jest słuszna zasada, no bo chodzi o to, żeby po prostu Turcja przejmowała tych ludzi, którzy na terenie Turcji są uciekinierami, a dalej już są tylko zwykłymi, nielegalnymi emigrantami. I wspomożenie Bułgarii. To ja myślę, że najbardziej zadowolonym krajem, który wyjeżdża z Bratysławy, to jest delegacja bułgarska. Dlatego, że przyznano konkretne środki, to nie było do końca pewne. Premier Orban bardzo o to zabiegał też, żeby Bułgarii przyznano kwotę ponad 100 milionów euro na wzmocnienie granic. Przypomniano o pewnym udziale europejskich służb w ochronie granicy bułgarskiej. Dano zezwolenie na wzmocnienie tej granicy. Także myślę, że Bułgaria ma ten jeden konkret tutaj, z którego może się najbardziej cieszyć. Który kraj się najmniej może cieszyć i dał temu wyraz? No to jest delegacja włoska. Delegacja włoska, zresztą premier Renzi wyraźnie powiedział, że jest niezadowolony z tego, że na konferencję prezydenta Francji pani kanclerz Niemiec nie został doproszony, a przecież jeszcze niedawno, miesiąc temu,
wspólnie właśnie premier Włoch z panią kanclerz, z prezydentem Francji, mieli spotkanie na jednej z wysp włoskich, gdzie był słynny manifest w czasie II wojny światowej napisany o wspólnej Europie. Premier Renzi myślał, że dojdzie do tej, że jak gdyby zajmie miejsce Wielkiej Brytanii w tej wielkiej trójce. No okazało się, że nie. Dał wyraz swojej frustracji i przekazał to do mediów. Aczkolwiek mówi, że te punkty konkretne deklaracji, które były tutaj zapisane, jego satysfakcjonują jako kraj, który wraz z Hiszpanią najbardziej cierpią na nielegalnym dopływie imigrantów. Także można powiedzieć, są kraje bardziej zadowolone. Na pewno Grupa Wyszehradzka może powiedzieć, że nie może być niezadowolona, ale mówić o sukcesie, tak jak mówiłem, jeszcze jest trochę za wcześnie. I są kraje mniej zadowolone, gdzie nie było wyraźnego powiedzenia o tym, w jaki sposób będzie się pomagać właśnie Włochom czy Hiszpanii, dlatego że to, co mówiono, to było powtarzanie tez, które słyszymy od roku. Pamiętamy, że rok temu był szczyt na Malcie, o tym mówiliśmy, gdzie były już pewne rzeczy powiedziane, znaczy wzmocnienie granic, kontrola graniczna, uruchomienie przepływu informacji i to wszystko jest powtarzane co pół roku, dlatego że tutaj Włosi i Hiszpanie mają prawo być niezadowoleni. I teraz powiedziano, że kolejny szczyt na Malcie, który będzie za kilka miesięcy, ma podsumować ten szczyt, który był rok temu na Malcie, żeby wspólnie wypracować stanowisko i zawieźć to właśnie na grudzień, ewentualnie na marzec przyszłego roku do Włoch, gdzie ma być kolejny szczyt w Rzymie. Więc tutaj widzimy, że to jest takie przerzucanie trochę dokumentów, przerzucanie deklaracji z jednego szczytu na drugi, ale tak jak mówię, to nie był szczyt przełomowy. Można tylko, jeżeli ktoś chce na siłę szukać jakiegoś sukcesu, to można powiedzieć, że największym sukcesem było to, że nie nastąpiło jakiegoś wyraźnego rozbicia wśród delegacji, że na przykład jednak wydano wspólny komunikat, wydano, ale bardzo ogólny, tak jak mówię, językiem dyplomatycznym, gdzie trzeba się doszukiwać, o to tam tak naprawdę chodzi. Także z triumfalizmem jeszcze tutaj poczekajmy. Panie ambasadorze, opozycja, szczególnie w Polsce, no i związane z nią media, podważały dążenia rządu pani premier Szydło, by podejmować wspólne działania na forum Unii Europejskiej przez państwa należące do Grupy Wyszehradzkiej. Słyszymy także od kandydata na prezydenta Austrii o ewentualnym przyłączeniu się Austrii do Grupy Wyszehradzkiej. Czy ten kierunek jednoczenia państw Europy Środkowo-Wschodniej, mówienia wspólnym głosem, czy to zdaniem pana jest kierunek, który może wytyczać też nowe trendy w Unii Europejskiej, nowe jakieś wyzwania w Unii Europejskiej, czy raczej jesteśmy skazani na tę nabocznicę przez dwa główne motory dzisiaj, czyli Niemcy i Francję? Ci, którzy do tej pory rządzili i w sposób taki piramidalny, to znaczy byli na szczycie tej piramidy decyzyjnej, czyli głównie Niemcy, wspomagane mocno przez Francję, te kraje tracą władzę. Oczywiście wokół nich są te wszystkie kraje założycielskie Unii Europejskiej, czyli kraje Beneluxu i Włochy. I jak najbardziej te kraje czują, że tracą władzę w Europie, szczególnie nad Europą Wschodnią, która została podporządkowana ekonomicznie i politycznie po 1989 roku. I te kraje oczywiście się obawiają tego. Odpowiedź jest zupełnie naturalna, że kraje Europy Wschodniej się jednoczą, a to, że Austria chce dołączyć do tej grupy bardzo intensywnie w tej chwili, to nie może dziwić, dlatego że po 1989 też już były porozumienia, wtedy to się nazywało heksagonale, 8 państw Europy Środkowej i Wschodniej, wtedy to zostało skutecznie rozbite przez dyplomację niemiecką i dyplomacja niemiecka dzisiaj skutecznie też stara się rozbić porozumienie Grupy Wyszehradzkiej. Stąd być może właśnie, zapewne stąd właśnie niezadowolenie obecnej opozycji, że nie wspieramy, jak zwykle to bywało za poprzednich lat, dyplomatów niemieckich w próbie rozbijania Solidarności Europy Wschodniej. Przypomnijmy, że gdy na ostatnim szczycie, który kończył prezydencję czeską w Grupie Wyszehradzkiej, wprosił się do minister spraw zagranicznych Niemiec na tą prezydencję, to już było widać, że Niemcy trochę boją się tego. Gdy był szczyt Grupy Wyszehradzkiej na początku prezydencji w lipcu tego roku, już pod kierownictwem Polski, prezydencji Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie, to na ten szczyt też prosiła się pani kanclerz Merkel, więc dla
niemieckich dyplomatów to jest bardzo niezręczna sytuacja, no na pewno nowa, może oni sobie dają z tym radę, ale to jest nowa sytuacja, że oni muszą się dopraszać na jakieś szczyty, bo do tej pory było tak, że ich pytano o zdanie, czy można to zrobić, czy można zorganizować. Przypominamy też, że natychmiastową odpowiedzią polskiej dyplomacji na ten słynny dokument po wyjściu Wielkiej Brytanii, po referendum na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, dokument francusko-niemiecki o Europie federalnej, o wspólnym rynku finansowym, o wspólnej armii, o wspólnych służbach tajnych i tak dalej, że odpowiedzią na ten dokument, na tą propozycję, jak to mówiono wtedy, było natychmiast zwołanie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale nie tylko. Przedstawiciel Hiszpanii też był do Warszawy. Także tutaj Niemcy wyraźnie widzą, że tracą władzę, chcą powtórzyć manewr z początku lat 90., gdy udało im się rozbić Solidarność Europy Wschodniej. A my nie możemy się dziwić właśnie, że opozycja popiera to, dlatego że dla opozycji, no oni są do tego przyzwyczajeni. Tu jest jeden też bardzo ważny element kadrowy, o którym trzeba wspomnieć. A mianowicie szef poprzedniego rządu obecnie jest przewodniczącym Rady Unii Europejskiej i jeździ na te szczyty. Oczywiście on ma rolę protokolarną bardziej, no niemniej jednak na przykład bierze bardzo mocny udział, formalnie też wręcza nominacje na przykład dla ambasadorów Unii Europejskiej przy innych krajach lub szefów biur Unii Europejskiej w krajach członkowskich. Więc tutaj ten piach w tryby polskiej dyplomacji jak najbardziej jest rzucany przez opozycję, która jest oczywiście aktywna za granicą. Szefem Komisji Spraw Zagranicznych jest szef opozycji, czyli pan poseł Schetyna. To wszystko daje pewne, że tak powiem, niewygodną pozycję dla prowadzenia polityki, bo ten piach w tryby polskiej dyplomacji bardzo łatwo jest wrzucać. Ja nawet z ciekawości wszedłem dzisiaj na stronę ambasady polskiej w Słowacji. No, ambasadorem jest jeden z najbliższych i wieloletnich współpracowników ministra Sikorskiego, tak? Także nie możemy się tu dziwić, że były też pewne zgrzyty, jeśli idzie o pierwszy dzień, znaczy na samym początku szczytu w Bratysławie, gdy stanowisko Słowacji i Republiki Czeskiej powoli się zaczęło dystansować od stanowiska Grupy Wyszehradzkiej, no ale powiedzmy, że formalnie to gdzieś nie znalazło swojego ujścia. No ale mając taki, no w Pradze też niestety właśnie pani ambasador, która oczywiście no trudno ją utożsamiać z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Więc tutaj, że jak powiem, jest dużo elementów, które będą powodowały, że cele polityki obecnego rządu będą zakłócane, oby nieskutecznie, przez partię opozycyjną. Ojciec zwraca uwagę na to, na tą sprzeczność, dlatego w stanowiskach opozycji i rządu, dlatego że w państwie dojrzałym, jak widać, Polska takim niestety jeszcze nie jest, opozycja zawsze stara się mówić wspólnym głosem z rządem w sprawach zagranicznych. Pod jednym wszelako warunkiem, jest jeden wyjątek, gdy dwie opozycyjne partie są w rządzie, tak zwane wielkie koalicje, i wtedy jest to akceptowane, to w Niemczech ma często miejsce, że jest CDU-CSU i SPD. Dawniej Joschka Fischer, obecnie Walter Steinmeier, są z innej partii niż kanclerz. Więc tam jest dopuszczany na jakimś etapie rozdźwięk, który też jest oczywiście później łagodzony pewnymi deklaracjami już na wyższym szczeblu, czyli szefów państw i rządów, ale to jest jak gdyby krytyka kontrolowana. Podczas gdy w Polsce no jest ta krytyka po prostu taka, byśmy powiedzieli, emocjonalna, to ta słynna właśnie totalna opozycja. I tutaj opozycja Polski no niestety nie może się cieszyć z potknięć obecnego rządu i na odwrót, no oczywiście rząd no, powinien też liczyć na jakieś tu wsparcie ze strony opozycji. No jak widać w oparciu o te fakty, o których mówiłem, te kadrowe zaszłości i obecność właśnie przewodniczącego Rady Unii Europejskiej w Brukseli, byłego premiera PO, no pokazuje, że trzeba się nauczyć z tym faktem żyć. Panie ambasadorze, to był także tydzień, w którym w Polsce była i Komisja Wenecka, a bardziej jeszcze z pana perspektywy interesowałoby mnie, co po 3-4 dniach od przyjęcia przez Parlament Europejski rezolucji przeciwko Polsce, za którą głosowała także polska opozycja. Proszę powiedzieć, jakie są nastroje, komentarze, co zostało po tej środzie, kiedy to było głosowane, i po wtorku, kiedy były czytane oświadczenia, czy wygłaszane oświadczenia frakcji, bo to, co miało miejsce w parlamencie, trudno nazwać debatą, ponieważ lista mówców była zamknięta. No tak, bo przewodniczący
czyli pan Robert Schulz podjął decyzję o tym, żeby po prostu nie było możliwości zadawania pytań, tak zwanej procedury niebieskiej karty, co jeden z europosłów polskich, pan Marek Jurek, natychmiast oczywiście oprotestował. No ale rzeczywiście daleko idącej debaty nie było. No, na pewno można było odnieść wrażenie, że publiczność jest zmęczona już tym tematem właśnie połajanek rządu polskiego. Była bardzo niska frekwencja na sali, rekordowo niska, niecałe 10%, czyli co najwyżej co dziesiąty poseł się pokazał na sali w czasie tej debaty. No a przecież jednak był wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, tam prezydencja. I po prostu takie zmęczenie już tym tematem. Tak jak mówię, to jest troszeczkę jak kilka lat temu Węgry były co jakiś czas właśnie połajane. Pani premier w zasadzie skończyła ten temat już w styczniu swoim. Tylko opozycja szukała satysfakcji, ponieważ ta debata styczniowa z panią premier była ewidentnie wygrana na rzecz rządu polskiego. Więc opozycja chciała sobie właśnie przyjąć jeszcze te rezolucje, żeby pokazać, a jednak, prawda, coś jest na rzeczy. Użyła swoich wpływów politycznych. Dwie duże partie też lubią krytykować, czyli Partia Ludowa, gdzie jest Platforma Obywatelska, i Partia Socjalistyczna, gdzie jest SLD, też lubią krytykować obecny rząd w Polsce, a te dwie frakcje mają zdecydowaną większość w Parlamencie Europejskim, więc oczywiście łatwo było te rezolucje przyjąć, żeby po prostu dać sobie satysfakcję po tej porażce styczniowej. Na przykład i właśnie tak jak już lider opozycji, pan poseł Schetyna kiedyś powiedział, teraz będzie nas bronić ulica i zagranica, prawda? No więc to jest troszeczkę ten element, to jest sprowadzanie polityki zagranicznej do poziomu KOD, czy się komuś to podoba, czy nie, to jest niski poziom. No, ponieważ wielu się nauczyło już z tym żyć, nikt się nie przejmuje dzisiaj tym, że ktoś tam znowu coś o Węgrzech źle mówi, bo już tyle mówiono, premier Orban odzyskał swoje wpływy, ma bardzo duże z Grupy Wyszehradzkiej. Ewidentnie się mówi, że największe wpływy w Brukseli ma ambasador węgierski. Więc po prostu premier Orban się tym nie przejmował i myślę, że kiedyś nastąpi również już takie zakończenie tego, bo ileż razy można tą Komisję Wenecką też wysłuchiwać, bo to są 2 lata temu, nikt w ogóle nie wiedział, że taka komisja istnieje. Jednym słowem, zmęczenie już nastąpiło tymi sprawami. Można zakładać, że po tym, że jak powiem, Unia Europejska zacznie się tymi problemami, o których przed chwilą mówiliśmy, bezpieczeństwa, walki z emigracją, o bezrobociu jakoś mało było mowy w Bratysławie, bo też już tyle razy mówiono i bezskutecznie, więc zaprzestaje się mówić. Ja myślę, że po prostu do tej kultury brukselskiej należy to, że często dużo się mówi, powtarza, a później to, co zostaje, to są te fakty gołe. Trzeba się na nie raczej tym faktom trzeba się przyglądać. Jedną tylko rzecz może. Tu zwrócę uwagę, że Polska niestety przegrywa przy stole negocjacyjnym obecnie kwestię równego traktowania pracowników delegowanych. To jest, że tak powiem, myślę, też bardzo ważna rzecz. O wielu rzeczach mówimy, o wieloma rzeczami, prawda, też żyjemy, a dziesiątki miliardów złotych może być zabranym polskim firmom, jeżeli regulacje Komisji Europejskiej na temat pracowników delegowanych wejdą w życie, a one są niezgodne z zasadą wolnego rynku. Więc myślę, że tutaj trzeba odrabiać zadania właśnie w innych sprawach. Pamiętam, że jak z ojcem rozmawiałem kilka tygodni temu na temat szczytu w Bratysławie, to zwracałem uwagę, że główny problem to będą kwestie emigracji, a nie Brexitu, tak jak wielu wtedy twierdziło. I tak się rzeczywiście stało. Można się pocieszyć, że Radio Maryja było jedynym, który wtedy, kilka tygodni temu, tak zdiagnozował sytuację. I to samo tutaj chcę powiedzieć, że będzie dużo szumu na temat emigrantów, będą powtarzane tezy sprzed roku i za pół roku znowu będą wracać, a w tym samym czasie polskim firmom spedycyjnym zabierze się miliardy złotych właśnie, czy polskim firmom budowlanym, które delegują swoich pracowników, czy też właśnie polskim rybakom przy negocjacjach na temat kwot połowowych i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj musimy zachować te proporcje i, że tak powiem, też wchodzić umiejętnie w tą narrację, która jest narzucana. Panie ambasadorze, jeszcze tylko poprosiłbym o krótką odpowiedź, może z tego kontekstu europejskiego na światowy. Pan prezydent Andrzej Duda udaje się do Nowego Jorku na 71. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
No i staramy się o członkostwo niestałe w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-19. Pan prezydent wraz z ministrem spraw zagranicznych mówią, że mamy już poparcie wielu państw w tej sprawie, ale ta decydująca ofensywa jest przed nami. Ta wizyta to również element tej ofensywy. Proszę powiedzieć pana zdaniem, mamy szansę, żeby być stałym, niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ? Jak najbardziej mamy i powinniśmy, dlatego że zarówno w czasach PRL-u Polska była niestałym członkiem, no wtedy oczywiście miała za sobą poparcie jednego ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa, to znaczy dyplomacji sowieckiej. To może wtedy było nawet łatwiejsze zadanie. Natomiast po roku 90 też byliśmy raz już niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. I oczywiście w tych sprawach najważniejszych, gdzie weto jednego ze stałych członków, czyli oczywiście Chiny, Rosja, Francja, Wielka Brytania, jeżeli weto jednego z tych pięciu najważniejszych, Stany Zjednoczone oczywiście, jeżeli weto jednego z tych pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa jest założone, chociaż jednego, to wówczas rezolucja nie może być przyjęta, czyli decyzji nie można uruchomić w tej sprawie. Natomiast członkowie niestali odgrywają bardzo ważną rolę, dlatego że wiele rezolucji jest poddawanych pod głosowanie oczywiście przez całą Radę i wtedy Polska miałaby ten głos bardzo ważny, dlatego że oczywiście nasze zdanie byłoby słyszane na forum międzynarodowym i wówczas dla celów chociażby właśnie takich retorycznych czy propagandowych, ale wynik głosowania byłby bardzo ważny i wielkie mocarstwa, jedno z tych pięciu, które wymieniłem, ono by również prosiło o zdanie Polski. My w zamian za to moglibyśmy domagać się ustępów w innej dziedzinie i tu mi się bardzo podoba to, co pan prezydent ogłosił, wyjeżdżając na wczorajszej konferencji prasowej, że między innymi dlatego walczymy o to miejsce niestałe w Radzie Bezpieczeństwa, żeby mieć mocniejszą kartę przetargową w sprawach unijnych. W polityce, która dla nas jest najważniejsza, to dlatego, że tutaj w Brukseli tworzy się prawo, które później jest obowiązujące w Polsce. Dlatego to, że pan prezydent tak właśnie sprawę stawia, że nie chodzi nam o jakiś tylko tam zaszczyt, ale chodzi nam o to, żeby lepiej negocjować polskie sprawy w kwestiach europejskich, gdzie jesteśmy krajem bardzo liczącym się, bo szóstym krajem Unii Europejskiej jest właśnie Polska, to ta filozofia, no można tylko jej przyklasnąć, dlatego że ja do tej pory nigdy nie słyszałem jeszcze po 89 roku, zresztą to jest po raz pierwszy od 15 lat, to staranie o bycie członkiem niestałym jest wysuwane, więc nie można tu mieć pretensji za bardzo też do poprzednich prezydentów o to, ale pan prezydent ładnie zaczął, że tak powiem, wyartykułował, o co tak naprawdę tutaj chodzi. I jeżeli dojdzie do momentu negocjacji, w którym właśnie Polska będzie mogła wejść, to na pewno za pewnego typu zobowiązania, ale jeżeli nawet będą się negocjacje układać źle, to w zamian za poparcie innego kraju będziemy później domagać się dla nas czegoś. Sama filozofia tego, którą pan prezydent przedstawił przed wyjazdem, jest bardzo godna, że tak powiem, poparcia. Dobrze pan prezydent to wyartykułował, natomiast ja chcę powiedzieć, że duże państwa europejskie nawet tego nie muszą artykułować, bo one to po prostu robią, to jest oczywiste. Natomiast tak jak mówiłem przy tych zaszłościach pewnych polskiej dyplomacji po 89 roku, myślę, że to jest bardzo ważny element taki edukacyjny, który pan prezydent tutaj już w tej chwili wykonał, jadąc na te stałe posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ. No, później to jest kolejne zadanie dla polskich dyplomatów, oczywiście już w Nowym Jorku, w centralach, również oczywiście w Unii Europejskiej. Tylko należy trzymać kciuki za powodzenie tej inicjatywy. Dziękuję bardzo. Takie podsumowanie minionego tygodnia i perspektywa na Zgromadzenie Ogólne ONZ. Pan Dariusz Sopków, był ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję za komentarz. Bóg zapłać ojcu, Bóg zatoć radio słuchaczom. Dziękuję. Za 20 minut, godzina 14, proszę Państwa, już za chwilę rozmawiać będę z historykiem, publicystą, panem profesorem Mieczysławem Rybą. Dzisiaj rocznica agresji sowieckiej na Polskę. Długośmy na ten dzień czekali, z nadzieją niecierpliwą w duszy, kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. Przestań.